również mniejszości narodowych, etnicznych. Dziękuję. Pan Jurek. Dziękuję pani przewodnicząca. Nieobecność pana przewodniczącego Timmermansa na naszym dzisiejszym posiedzeniu to jest dla mnie taki symbol, taka ilustracja stanu debaty publicznej w naszej Unii. No, jeżeli pan Timmermans przedkłada zainteresowanie reprezentacją polityczną nad odpowiedzialność polityczną, którą mają realizować organy parlamentu, no to pokazuje, jaki jest jego stosunek do naszych prac i konieczności uzasadniania swojej polityki. Chyba że traktuje nasze zebranie jako czysto dekoracyjne. Stanowisko, które usłyszeliśmy w imieniu pana przewodniczącego Timmermansa, no nie zawiera zbyt wielu konkretów, za to zawiera bardzo drastyczne sformułowania. No, nienawiść, strach, toksyczna narracja, to wszystko jest, jeżeli nie język nienawiści, to co najmniej język wykluczenia. Język wykluczenia milionów Europejczyków z debaty publicznej i język odmowy, poważnej debaty na temat imigracji. Co więcej, wtedy, kiedy powinniśmy mówić o rzeczywistych aktach nietolerancji, słyszymy milczenie. Nawet wtedy, kiedy zobowiązują nas do tego traktaty. Coraz więcej informacji mamy na przykład od Instytutu Open Doors, który zajmuje się rejestracją przypadków nienawiści antychrześcijańskiej, prześladowań chrześcijan. Coraz więcej mamy informacji o prześladowaniu chrześcijan w ośrodkach dla uchodźców. W tej sprawie również są projekty rezolucji w naszym parlamencie. Zwrócę uwagę na to, że na przykład niemiecka Rada Kościołów Wschodu informowała publicznie o motywowanych ideologicznie przemilczeniach, prześladowaniach ludzi w ośrodkach dla uchodźców. I pragnę zwrócić uwagę, że jeżeli organ reprezentujący, właśnie tak jak mówił przed chwilą kolega Sogor, jeżeli organ reprezentujący jednocześnie mniejszości dwóch kategorii, dlatego że jednocześnie religijne i etniczne, organ jakim jest Rada Kościołów Wschodu, wypowiada się, to władze Unii Europejskiej, które zobowiązały się, i przypominam to zobowiązanie, które zobowiązały się w traktacie lizbońskim do prowadzenia dialogu z instytucjami, z autorytetami życia religijnego, to jest zobowiązanie traktatowe, powinny przynajmniej do tych informacji się odnieść, powinny je zweryfikować, powinny nimi się zainteresować. Tymczasem widzimy, jak w aurze ideologicznych oskarżeń mających wykluczać tak naprawdę miliony ludzi z debaty publicznej, po prostu przemilczamy fakt autentycznej nietolerancji do tego stopnia, że w tych sprawozdaniach nie usłyszeliśmy ani jednego zdania o nienawiści antychrześcijańskiej, pogardzie antychrześcijańskiej, czy o tym, jak ofiarami jakich nastawień mogą padać ludzie tak wykluczeni nawet z rejestrowania faktów. Już nie z debaty, ale z rejestrowania faktów. Ja oczywiście miałem intencję, miałem nadzieję, że korzystając z obecności pana przewodniczącego Timmermansa będę mógł zapytać o bezprawne działania komisji, które swoim nazwiskiem firmuje i swoimi działaniami realizuje wobec mojego kraju. Działania kwestionowane również przez służby prawne naszego parlamentu, chociaż nie w tym kontekście, więc wygodnie to można w tej chwili ominąć. No niestety, jak mówię, realizacja zasady odpowiedzialności politycznej, która jest fundamentem demokracji, jest utrudniona w sytuacji, kiedy no, nasze rozmowy są traktowane jedynie jako échange de vie, a nie tak naprawdę jako pytanie władzy o to, jak wykonuje obowiązki wobec społeczności politycznych, wobec których się zobowiązała do reprezentacji i pod kontrolą ciał politycznych, które powinny je kontrolować. Żałuję bardzo i wyrażam nadzieję na to, że jednak w naszej komisji
swobód obywatelskich będzie możliwa debata na ten temat z panem przewodniczącym Timmermansem. Dziękuję bardzo.